Chwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wysłuchania naszych ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj niedziela, już 28 zwykła w ciągu roku. Jest to także dzień papieski. Gościmy w naszej parafii misjonarza z Zambii, pochodzącego z Radziąkowa, ojca Jacka Garusa, którego przez ostatnie 2 lata wspieraliśmy modlitwą i wszystkie ofiary ze skarbonek na misję były jemu przekazywane. Głosi dzisiaj homilię, a na koniec po mszy świętej będzie stał przy stoliku pod chórem. Tam są różne takie gadżety, które przywiózł ze sobą, które można nabyć. Można też złożyć im ofiarę, wsparcie materialne dla jego posługi. Dzisiaj o 17:00 w domu parafialnym jest możliwość spotkania się z ojcem misjonarzem. Zapraszamy do domu parafialnego. Na mszy o 16:00 dzisiaj deklarację przystąpienia do przygotowania do sakramentu bierzmowania złożą nowi kandydaci. Dzisiaj po mszach świętych przed kościołem można się zaopatrzyć w sprowadzoną specjalnie z Wadowic kremówkę papieską. Dochód jest przeznaczony na działalność naszej scholki parafialnej. W zeszłym tygodniu młodzież stała przed kościołem, zbierając na fundusz stypendialny dzieło tysiąclecia. Zebrano 1400 zł. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele parafialne. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Jutro o 7:00 rano wyrusza parafialna pielgrzymka do Czernej oraz Tyńca, a o 19:00 jest katecheza parafialna. W środę, jak co środę jest rano, są spotkania, śniadania dla seniorów, o 10:00 zajęcia taneczne z instruktorem. W czwartek jest Dzień Edukacji Narodowej. Pracowników oraz emerytów placówek oświatowych zapraszamy na mszę świętą w ich intencji oraz spotkanie przy kawie za tydzień. Msza święta będzie o godzinie 16:30, to będzie 21 października. Przypada w tym tygodniu trzeci piątek miesiąca. Będziemy się modlić do Bożego Miłosierdzia po porannej mszy świętej, a po nabożeństwie zapraszamy seniorów na kawę i ciastko. Jest to także Dzień Dziecka Utraconego. Z tej okazji o 18:00 będzie msza święta w intencji rodziców, którzy są po stracie dziecka. W sobotę dzieci Maryi wyjeżdżają na wycieczkę do Pszczyny. To jest rodzinne miasto księdza Piotra, naszego wikariusza, parafia naszego poprzedniego proboszcza, księdza Damiana. Zapisy na ten wyjazd trwają do środy. Za tydzień w niedzielę w parafii będzie oazowy dzień wspólnoty. Zaczyna się to o 12:30 mszą świętą. O 16:00 będą chrzty i roczki, nauka przed chrztem świętym, dzień wcześniej w sobotę o 19:00 w kościele. O 20:00 będzie medytacja karmelitańska. Za tydzień będzie można zaopatrzyć się w znaną już naszej parafii pomoc do codziennego czytania Pisma Świętego. Będzie u nas gość z edycji paulińskiej i będzie można nabyć Ewangelię na każdy dzień. Za tydzień także będzie kolekta specjalna na wymianę części okien na probostwie. W ostatni piątek w naszej parafii miało miejsce udzielenie sakramentu bierzmowania. 61 młodych ludzi przyjęło go z rąk księdza biskupa Marka Szkudło. Dziękujemy serdecznie księdzu Łukaszowi Głąbikowi, który przez rok prowadził to przygotowanie, księdzu Piotrowi, który prowadził bezpośrednie przygotowanie do uroczystości oraz animatorom, którzy przez cały rok, co 2 tygodnie spotykali się z kandydatami w małych grupach. Przez 3 kolejne niedziele wspólnota Dzieci Maryi wraz z rodzicami będzie rozprowadzała znicze przed kościołem. Chcą w ten sposób uzyskać jakiś dochód na działalność swojej grupy. Za tydzień, w poniedziałek i wtorek, będzie zbiórka elektrosprzętu. W poniedziałek rano od 8 do 10 i po południu od 16 do 18 i we wtorek rano od 8 do 10 będzie to przed garażami probostwa. Codziennie zapraszamy na różaniec o 17:15. I w niedzielę o 15:15. Intencje mszalne. Przypominamy, że wszystkie intencje na ten i przyszły rok są widoczne na stronie internetowej. Widać, gdzie jest wolna intencja, wolne miejsce, czy jest dobrze napisana ta intencja. Przypominamy też, aby ofiarne intencje mszalne składać 2 miesiące przed terminem. Dziękujemy paniom oraz panom za sprzątanie naszego kościoła i kaplicy adoracji oraz troskę o kwiaty. Serdeczne Bóg zapłać. Zmarła nasza parafianka Agnieszka Szymonek, miała lat 81, mieszkała przy ulicy Królowej Jadwigi. Pogrzeb jest we wtorek o 8:50. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.